Jeszcze raz, witam Was serdecznie. Tych, którzy są drugi raz, witam podwójnie. To zaszczyt, jeżeli ktoś przychodzi, bo się interesuje tematem i osobą. Dzisiaj porozmawiamy sobie, tak naprawdę nie wiedziałem, o czym poprowadzę ten wykład. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, że może być to muzyka, którą każdy z nas używa do montażu. Jest to ważny element dramaturgii, element, który może zmienić wszystko. Czasem wszystko naprawić, czasem zepsuć. Więc porozmawiamy o muzyce, dlatego że w Polsce odpowiedzialna funkcja za muzykę w filmie zaczyna się na etapie montażu. Głównie wtedy i często bywa to montażysta, który zarówno dobiera muzykę, sam proponuje muzykę i sam dzięki muzyce buduje przebiegi dramaturgiczne. Czy to na podstawie muzyki, czy to dobiera taką muzykę, żeby ten przebieg dramaturgiczny mógł się odbyć tak, jak spodziewamy się lub się nie spodziewamy, bo o tym też będziemy mówić, jakie są zaskoczenia. Chciałem zacząć od takiego magicznego momentu w kinie, w kinematografii, czyli momentu, w którym pojawił się dźwięk. Jak wiemy, na początku był Motion Pictures, później zmienili nazwy, nie wiem czemu, a później dołączył dźwięk. To był jakiś tak rok 1927-6, zaczęły się testy różnych narzędzi pozwalających zagrać, na początku zarejestrować na planie dźwięk, a później go odtworzyć w kinie. Do tej pory było tak, że często orkiestra grała lub jakiś zespół i bawił ludzi w kinie podczas projekcji. Często doprowadzało to do obłędnych imprez, do rana, gdzie film był zalupowany, a impreza muzyczna podbijała kolejne poziomy dramaturgii imprezowej. A było też tak, że jak już się pojawił ten dźwięk w filmie, znane imprezy na łódzkiej filmówce, gdzie puszczano filmy po to, żeby grała muzyka i do tej muzyki się bawiono. To też było epickie i ciekawe. Ale wracając do początku, pokażę wam w ogóle coś tak technicznego, ciekawego, bo my tutaj mamy BX Roadshow, gdzie jest tego sprzętu mnóstwo, co roku jest nowy, mam nowe możliwości i tak naprawdę nic się nie zmieniło tego 27 roku, a tak naprawdę od początku kinematografii wszystko polega to na wymyślaniu wynalazków. Coraz to nowa subwoofer. No, mówicie, że jest trochę gorszy, nie? Ale może działający to lepszy. Też działa. Dajcie nam jeszcze chwilkę. Audio input. Lewy czy prawy kanał? Słusznie. I co? Mic in. Tylko że muszę mieć cinch. Żeby się wpiąć. Tak, to jeszcze chwilkę, to już będę kontynuował. Więc to tak naprawdę wszystko polega na tym, żeby wymyślać coraz to nowe patenty, zabawki umożliwiające jak najrzetelniej, pozwalające jak najbardziej rzetelną realizację rzeczywistości, czyli chcielibyśmy zarejestrować to, co widzimy w danym momencie. Często jesteśmy w tej sytuacji, kiedy wyciągamy telefon, kamerę i to w ogóle nie oddaje tego świata. Kabelek cinch. Dobrze, to zawsze. Tak naprawdę, a z drugiej strony wszystko to, co w naszej głowie, polega na tym, żeby wymyślać nowe języki filmowe, nowe sposoby fotografowania, opowiadania historii, później montażu, udźwiękawiania,
wiemy, jak za sprawą YouTube'a ten świat języka filmowego się zmienił, a za pomocą tych wszystkich zabawek, które są tam na dole i na górze, możemy przelać to, co mamy w sercu na zewnątrz. To więc to był początek. To jest Warner Bros. Jako pierwsi wymyślili taki patencik. Tutaj widzimy kamerkę. Z racji tego, że kiedyś kamery były potwornie głośne, była instalowana w takim cubie. Oczywiście ten cube powinien być zamknięty, jest otwarty, żeby można było sfilmować, jak pracuje. Więc w tym cubie operator nagrywał scenę, a tu się nagrywa dźwięk. Osobno na płycie chyba grafitowej płycie. Nie jestem biegły w historii kina, raczej na zasadzie takiego wstępu chciałem wam pokazać. I to był pierwszy film pełnometrażowy zrealizowany za pomocą obrazu i dźwięku. Wspaniałe, prawda? Od razu nóżka się rusza. I to też o to chodzi, żeby od razu za pomocą muzyki wejść na ten inny poziom. Muzyka ma w sobie to coś magicznego, co wynika tak naprawdę z naszej kultury, czyli... Tylko takie stopnie mamy. Pamiętacie pana? To jest Jack, więc on się nie przyda. Cieńsze wstępie nie mam, ale jeszcze poszukamy gdzieś. No dobrze, dobrze, dziękuję. Chyba, że można... Nie, nie można, tak to. I o to prawda chodzi, nie? Żeby jakoś jak najszybciej wprowadzić widza swojego dzieła w jakiś tam stan oczekiwany radości, smutku, zaciekawienia. I po to służy nam muzyka, która jest najszybszym środkiem wprowadzania w stan. Jeszcze wam pokażę drugi filmik, też ze studia Warner Bros. This is the form of record that is employed. Now I've placed the record on the turntable and also located the reproducing element ready to start for reproduction of the record itself. You recall I mentioned this electrical reproducing element as being the device to which is attached a needle which follows the grooves in the record. The movement of this needle generating an electric current very weak, which is amplified. Słyszycie, jakie to głośne wszystkie było, prawda? Ale jednak ta chęć usłyszenia, Vitaphon nazywało się to urządzenie, ale ta chęć usłyszenia obrazu z dźwiękiem była silniejsza nawet od tych przeciwności, że tam strasznie szumiało, niewiele tego dźwięku było, ale nadal to działało. Więc taki był początek zaproszenia dźwięku, tudzież muzyki, bo pierwszym filmem pełnometrażowym był film o jazzmenie, nieprzypadkowo. Przecież mogły być same dialogi, ale jednak ta muzyka nas najbardziej poniosła. Teraz wam pokażę coś specjalnego, jeśli znajdę. Oczywiście życzyłbym sobie, gdybyście mieli pytania, bo tak jest najciekawiej. Teraz wam pokażę coś niezwykłego. Być może część z was zna film Człowiek z kamerą. Uważam, że to jest lektura obowiązkowa i podstawowa dla wszystkich, którzy chcą się zajmować filmem, filmowaniem, w ogóle pracy z kamerą, jak i montażem. To jest film chyba z 26 roku? Tak? 26 roku. I jak tu mój kolega ze studiów, Amadeusz,
Pamięta pani profesor Lehmann powiedziała, że wszystko już było, pokazując nam filmy z lat 20., gdzie rzeczywiście wszystko już było. Czy styl filmowania, styl narracji. Naprawdę rzadko się zdarza w kinematografii. Pomijam filmy, które są generowane trójwymiarowo, mają w sobie efekty, które były niemożliwe kiedyś. To tak naprawdę w języku filmowym niewiele się zmieniło i podejrzewam, że jeszcze długo niewiele się zmieni. Dopiero jakaś interaktywność, czyli to, że będziemy mogli być częścią kina, da nam jakiś taki kolejny poziom. I powstał taki sobie film, Człowiek z kamerą. Czarno-biały, nie bójcie się, jest bardzo ciekawy. A, 29. Widzicie, 29 rok, a jeszcze nie miał dźwięku, prawda? A już te wynalazki już pracowały, już tam zabijali się, wszystkie studia filmowe zabijały się o te patenty, każdy wymyślał swoje, ludzie się domagali, chcemy filmu z dźwiękiem. A mimo to powstawały takie genialne filmy jak ten, bez dźwięku. Troszkę sobie podgonimy. Nie każdy zna rosyjski i nie każdy chce znać rosyjski. O, proszę. Klasyk. Kamera, podstawa. Cofnijmy się tutaj. Pewnego dnia pewien zespół muzyczny, The Cinematic Orchestra, wpadł na genialny pomysł. Pomysł skomponowania muzyki pod gotowy film. Co jest nie lada wyzwaniem, bo film, jak widzicie, operuje bardzo szerokim spektrum języka filmowo, znaczy operatorsko-montażowego. Przez to jakby ilość detali, mało takich sytuacji fabularnych powoduje, że jakby jaką muzykę skomponować, znaczy jak w ogóle pomyśleć o tym obrazie, jak ją skomponować i żeby dodawała nam narrację, a ponadto jeszcze miała pewien rytm, prawda? I zobaczmy sobie tutaj. Początek filmu klasycznie, niemy. Jakby nie przypalili się. Nie musi racjonalizować wszystkiego i on wystarczy, żeby czuł i on bardzo szybko czuje dźwięk i muzykę. Super, to coraz ciekawsze tutaj, ale wyjdźmy z tego, bo jeszcze mamy bardzo mało czasu, a mam dużo do pokazania. Więc widzicie, jak mocną i ważną nakładką na film jest muzyka. Oczywiście są takie sytuacje, w filmach fabularnych, w których nie ma w ogóle muzyki. To też jest pewna idea fix polegająca na tym, żeby na przykład w kinie, który ma jak najbardziej zbliżyć do kina dokumentalnego, czyli pokazywać świat w sposób wiarygodny. Jasne. Genialne pomysły na filmy. Zdjęcia zrobię. Tak. Są oczywiście takie wyjątki, ale kino kocha muzykę, muzyka kocha kino i tak jest już od prawie 100 lat. Jakieś pytania? Super. Co sobie obejrzymy teraz? Co byście chcieli zobaczyć? To co przygotowałem. Proszę? Nie bardzo się przygotowywałem. Zróbmy sobie tak. O, przejdźmy przez to. Kolejny przykład. Nie będę mówił stricte o samym technicznym montażu muzyki w filmie, chociaż pokażę taki przykład. A może pokażę teraz taki przykład. Bo to jest kwestia techniczna. Oczywiście utwory można ciąć, można zaczynać od środka, od końca, można mieć ingerencję w utwory muzyczne, nie ma problemu formalnych z tym i często się montuje muzykę w filmie po to, żeby po pierwsze wejść w dobrym momencie utworu, nie od początku, tylko że już jesteśmy na przykład w środku sceny, więc utwór jest w środku sceny,
Możemy też tak zmontować, żeby końcówka... O, to wam pokażę szybko. Znajdę tylko moment. To jest film Deep Frozen Goods. On będzie miał premierę w przyszłym roku. Jestem jego montażystą i współscenarzystą, więc miałem jakiś taki wpływ na również na muzykę. O, spójrzcie, jak można montować muzykę w filmie. Troszkę więcej. To jest taka jakaś montażówka, nie jest jakaś szczególnie ciekawa z montażowego punktu widzenia. Trzeba byłoby obejrzeć kontekst filmu, ale posłuchajmy utworu. Prawda? Pomysł był scenariuszowy. Już na etapie scenariusza chcieliśmy bardzo, żeby ten utwór Zakochałem się w twojej matce, bo film opowiada o tacie, samotnym tacie, który jedzie wraz z córeczką, jej przyjaciółką i jej zmarłą babcią, która jest tutaj na pace tira na Ukrainę. I oczywiście temat matki, temat bycia ojcem jest w tym filmie ważny, więc utwór Zakochałem się w twojej matce, znany dla pewnie części z was, na pewno dla młodzieży. Wiedzieliśmy, że chcemy go mieć i w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, bo chcieliśmy też opowiedzieć o jakichś podstawowych pytaniach małych dzieci, czy istnieje Bóg, czy nie istnieje i jak to w tym życiu duchowym bywa. Wpadliśmy na pomysł jakiejś takiej skromnej pielgrzymki w pięknym miejscu, więc wpadł pomysł, żeby połączyć te dwa utwory, czyli Zakochałem się w twojej matce, Matko niebieskiego Pana. Bo to właściwie jest ta sama matka, prawda? Gdzieś tak ideologicznie. Ale to jest pomysł montażowy. On oczywiście mógł się urodzić w scenariuszu, tak jak ten, ale równie dobrze mógł się urodzić na montażu. Prawda? Zdarza się tak, że kojarzymy coś, kończymy utwór w mocnym momencie i on to przenosi nas do kolejnej sceny. Podpowiadając, proszę. Ja mam takie pytanie, bo też trochę wgryzając się w ten temat montażu i muzyki, no bo wspominałeś o tym, że muzykę do montażu często też dobiera montażysta. Czy zdarza ci się tak, że masz utwór, który niejako wjedzie cię przez ten montaż i trochę rozjeżdżasz się wtedy ze scenariuszem, ale nadajesz temu takie długie życie i takie długie dno przez to? Tak, tak. Bo wiem, że przy prostszych produkcjach nawet sam tak robię, tak? No ale wiadomo, to nie są produkcje tego typu, tylko raczej jakieś małe filmy, ewentualnie własne produkcje. Gdzie nikt jakby może nie współpracuje ze mną, co po prostu mi narzuca, więc no bo wiem, że też jest często prościej i to też może być w ogóle fajnym wyjściem tworzenia całej koncepcji, żeby sobie mówię na początku. Tak, tak jest. Znaczy, wszystko dla dobra kina. Po to kino ma tego reżysera, o którym mówiliście, przepraszam, jeszcze z Pawłem, żeby to była osoba, która zaprasza do współpracy osoby, po pierwsze, z którymi chce współpracować, po drugie, osoby kompetentne, które mogą jeszcze do projektu coś dodać. Nie dlatego, że reżyser jest cwany i chce się wyręczyć innym ludźmi, ale dlatego, że każdy z nas na każdym pionie jest profesjonalistą w swoim zawodzie i ma tą wiedzę oczekiwaną
przez producenta, tudzież reżysera, żeby wzbogacić ten film o tą swoją część. I przy filmie jest taka funkcja jak konsultant muzyczny. Ja nazywam konsultanta muzycznego oprawcą muzycznym, gdyż oprawia film w muzykę, ale oprawcą też dlatego, że często przynosząc jakąś muzykę na montaż, bo to nie jest tak zawsze, że montażysta ma swoją playlistę, bo każdy słucha swojej muzyki, nie zawsze ta muzyka pasuje, ale taki oprawca muzyczny dostarcza muzykę montażyście, jakiś zbiór muzyczny lub pod konkretną prośbę i oprawca dlatego, że czasem przyniesie taki sztos, taką muzykę, która po pierwsze może zmienić kontekst sceny, a po drugie może nawet zmienić kontekst całego filmu. Prawda? Nadać pewien trop, którego nie było do tej pory. I to jest taki zawód, który jest już wiele lat w Polsce, ale on dopiero teraz, mam wrażenie, się rozwija, gdyż za sprawą nowych mediów, dostępności, czy to za sprawą Spotify czy YouTube'a, mam przyjaciela Pawła Józwuka, który jest oprawcą muzycznym z Kolmiowskiego, Holland, Smoczyńskiej, jakby całą elitę polskiej kinematografii oprawia i on czasem przynosi muzykę zespołu, który ma 100 followersów na Spotify i to jest genialne. Po pierwsze jest tanie, a tego też oczekujemy, gdyż licencje muzyczne są potwornie drogie, szczególnie szlagierów. Nie tylko. Przedwojenne utwory potrafią za minutę kosztować po 6 tysięcy. Tak, co też nie jest dużo. Nie jest dużo. Tak, więc ten oprawca muzyczny staje się taką personą, która jest w stanie zmienić koleję filmu, wprowadzić nas w pewien klimat, którego nie było. Jak już jesteśmy przy filmie Tata, bo taki ma tytuł, to pokażę wam szybko... Na pamiątkę. To cały dzień tak. Pokażę wam szybko dwie rzeczy, które są wokół tego filmu, gdyż... Tą migawkę elektroniczną. No bo to jest dziadostwo, nie da rady. Jest dziadostwo na przyszłość. No taki sprzęt sprzedają. No, nie polecam. Już sobie idę. No dobrze. A propos filmu Samotny Tata, gdyż pomysł na film wyszedł z teledysku Ani Maliszewskiej. Zresztą reżyserką tego filmu również jest Ania Maliszewska, taka uznana polska reżyserka teledysków, ma nie wiem, 10 jachów w łazience. I przyszedł czas na nią, żeby zadebiutować. Chciała rozwinąć temat teledysku Samotny Tata. Pokażę wam fragmencik. Przepraszam. Tutaj. Będę wam opowiadał o montażu. O montażu muzyki, tak jak mówiłem, nie technicznie, bo to nie jest duża rzecz tak naprawdę. Liczy się idea i pomysł najpierw, a później, żeby technicznie już jest łatwo stworzyć coś. I będę wam pokazywał troszkę z drugiej strony, żeby pokazać, jak mocno muzyka wpływa na dramaturgię. Padł, a wiecie, doskonale, pamiętajcie, jak przychodzi jakiś błąd, coś wam się kliknie, albo coś się przytnie, nie smućcie się bardzo, bo to może być najgenialniejszy błąd w waszym życiu. Trzeba wykorzystywać błędy, przypadki, nie? To tak z montażowego punktu widzenia. A już... Tak, a już ujęcia, które są przed startem, przed akcją i po akcji, to już w ogóle zmienia oblicza kinematografii na świecie. Więc to był pierwowzór. Powstał ten utwór, dostał tam mnóstwo nagród, dużo widowni w YouTubach. I pewnego dnia Ania przyszła do mnie, przyjaźni mi się za nią od lat już, z prośbą, z pytaniem, czy nie zechciałbym współpracować przy projekcie. Jako że chciałaby, żebym był montażystą, to czy nie pomógłbym jej też scenariuszu, czyli dbanie o strukturę, pomysł na sceny, wcielanie się w bohatera. Tam przepracowaliśmy ponad rok. I chcieliśmy dostać dofinansowanie z PiS-u, z racji tego, że nie jest debiutantką, więc niepewne jest to wszystko, czy ona zrobi dobry film, chociaż zrobiła mnóstwo dobrych teledysków. Więc trzeba było przygotować jakiś materiał, więc przygotowaliśmy oczywiście scenariusz, treatment. Erik Lubos od zawsze miał zagrać główną rolę. I przygotowaliśmy taki montaż na podstawie ujęć z teledysku.
ale zmieniliśmy muzykę. A dlaczego, to za chwilę zobaczymy. Zapewne znacie ten utwór, The Blaze, Territory. To inna muzyka, zupełnie inny klimat. Prawda? Od razu uruchamia nas w innym rytmie narracji, ma więcej tajemnicy w tym przypadku, bo tam jednak te słowa są na pierwszym planie. Dobrze. A oryginał znacie? The Blaze? Teledysk? Nie? To jest jeden z najlepszych, najbardziej wzruszających utworów. Poświęcimy te 5 minut, żeby obejrzeć go, bo też tutaj zawarta jest cała idea kina. Materiał dokumentalny, czyli wiarygodny, prawdziwy, z naturszczykami. W tym przypadku główny bohater wraca z wojny. I zadajcie sobie pytanie, oglądając, czy to jest montaż pod muzykę, czy z muzyką. Jak to jest, że on się dokładnie rusza jak te dźwięki, prawda? Cała sekwencja w slow-mo. Thank you.
Spójrzcie, jak się napompowana reakcja. Na początku był bardzo montażowo potraktowany ten materiał, pocięty, dużo opowiadania, szczegółów, kto, że rodzina, że przyjaciele, że dzieci, że powrót, że wszystko. A od pewnego momentu, kiedy pojawia się taki pewien ciągły dźwięk, mamy ujęcia długie, master shotowe, jesteśmy tak napompowani narracją, że nie ma potrzeby montażu. Pod koniec widzimy, że tytuł się pojawia nie na końcu, tylko w pewnym momencie, co nas zaskakuje, jest element zaskoczenia. Później, o, jest drugi raz tytuł, prawda? Więc jest to bardzo, bardzo też kreatywnie przeprowadzona dramaturgia na podstawie utworu muzycznego. Utwór muzyczny jest kompozycją w tym przypadku zamkniętą, a my montażem możemy go odpowiednio kreatywnie pokryć, tak żeby zaskakiwać widza i wprowadzać w pewne stany. To zdecydowanie jeden z najciekawszych teledysków. Ale chyba każdy teledysk ma taki sam klucz. To prawda, to prawda, to prawda. Ma jakąś formę, który się trzyma. Przetrzymają to. Tak, tak. A jak mamy utwór, który się składa z rozpoczęcia, z refrenu, zwrotki, refrenu, zwrotki, solówki, refrenu, 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 to co wtedy? Proszę? 90% muzyki w ogóle. Tak, tak. Mniej więcej jest tak też montowana, że dokładnie mamy w obrazie to, co w muzyce, prawda? Jakby symultanicznie to przepływa. Nieczęsto się zdarza zobaczyć coś, co wyprzedza tą muzykę, co jest mocniejsze od muzyki. A uważam, że ten teledysk za sprawą obrazu dostał mocnego impaktu, mocnej dramaturgii. Myślę, że materiału filmowego do tego było mnóstwo, z 10 godzin. Myślę, że co najmniej, patrząc na ilość sytuacji, lokacji. Więc umiejętność syntetycznego wyboru materiału i przeprowadzenia, rzekłbym bardzo skromnie, całości, to jest wielka sztuka. Jakieś pytania? To teraz wam pokażę. Tak? Obraz powinien być przez dźwięk? No właśnie, to jest odwieczne pytanie montażysty, prawda? Czy ciąć na przykład na rytmie, czy wyprzedzać, czy zwalniać? To zależy oczywiście, co chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz, żeby było wrażenie, że jest troszeczkę szybciej niż się wydaje, to troszkę przyspieszasz cięciem rytm. Troszeczkę o klatkę, czasem dwie. Więc masz wrażenie, że to coraz szybciej płynie, chociaż jest w interwale przesunięte o tą czas. O! Pokażę wam wspaniałą jedną rzecz. Gdzie ja to mam? Bonobo. Może tak, zobaczymy. Fragmencik wam pokażę, bo to, że czasem się zdarza, że ktoś wpadnie na zupełnie inny... Widzieliście ten teledysk? Ktoś go zna? No to czeka was niezła przygoda, bo to jest taka sytuacja, w której znowu mamy zamknięty utwór muzyczny i chęć filmowców opowiedzenia jakiejś historii do muzyki, czyli tak zwanego teledysku. I spójrzcie na to, co tutaj się wydarzyło. To jest coś niezwykle ważnego. Życzę sobie w życiu kiedyś wymyśleć coś takiego. Nieźle, nie? Bardzo prosty efekt, bardzo. To znaczy, to niewykluczone, że to w ogóle powstało przypadkowo na montażu. Po wieleniu ujęcia, może byśmy przesunęli w fazie i opowiadali tak cięte równo z rytmem. Albo premier się skluczował. Spójrzcie, no czegoś takiego nie było jeszcze. Widzicie te unoszące się kamienie?
Czyli mamy stricte mastershotowe, dokumentalne ujęcie w takiej rzeczywistości zastanej, ale są dodane elementy magiczne, przez co dzięki temu montażowi i tej magii tworzy się ten kolejny poziom. O, i w końcu jest pierwsze cięcie tak naprawdę. Widzicie ten obracający się budynek w tle? Spójrzcie, jak filmowcy nie epatują właśnie efektem, nie? On jest taki bardzo skromny, gdzieś schowany w tle. Ja pamiętam, jak pojawił się ten teledysk, to ja za pierwszym razem nie zauważyłem nic magicznego. Byłem tak zafascynowany tym montażem, tym nowym sposobem na myślenie o montażu, że nie widziałem żadnej magii. Odkryłem to dopiero po czasie. Dla mnie to jest rozwinięcie pomysłu Eisenstein ze schodu tureckich. To prawda, tylko... Ktoś to poszedł dalej. To prawda. Tylko tam był próba montażu analitycznego, czyli poprzez dodanie tych samych elementów wydłużały się schody, prawda? A tu się wydłuża... Co się wydłuża? Akcja. Akcja się wydłuża, prawda? Chociaż ujęcie trwa tyle samo. Trochę mi to przypomina jeszcze biegnie na labiegu. Ta sekwencja, jak ona biegnie, dotyka ludzi. Mhm. Tam jest ta sekwencja takich zdjęć. Tak. Jakby to nałożenie na siebie tych powtórzeń przypomina mi tę sytuację. Obrazy, które tam przeprowadzają przeszłość. Tak. Też jak tam to zobaczyłem, to myślałem, że poczułem żal, podziw. Dokładnie tak jest. Więc troszkę też jak, nie wiem, patrz tym Rybczyńskiego wziąć i można... No tak, tak. To wyjdzie, tak, nie? Tak, no, znowu to jest to samo. Ale nikt do tej pory tak nie montował. Chociaż to jest to samo, prawda? Więc... Drugi rzeczy już nie zrobisz w ten sposób. No już nie. No. Już raz ktoś zrobił. Dlatego mówię, że też żałowałem, że to nie ja. Więc, nie? Nie, na budżecie są oszczędzili. Tak, na budżecie... Tak, dokładnie. Wiecie, więc... Więc nie poddawajcie się. No bądźcie, tak jak mówiłem o tym przypadku, bądźcie kreatywni. Znaczy nie bójcie się błędu przypadku i jakby przekraczania tych własnych nawyków twórczych. Dobrze, to teraz wam pokażę kolejny film, który właśnie wczoraj miał europejską premierę w Londynie na Rheindance Film Festival. To jest taki film debiutancki polskiego reżysera Michała Chmielewskiego, który zakochał się w polskiej, w sumie amerykańsko-polskiej aktorce Lenie Górze na pewnym Sylwestrze, po czym pojechali na jakąś wycieczkę do Stanów, tam została ich pandemia i z tego strachu przed życiem, strachu przed tym, że nic po nas nie zostanie, troszkę rzutem na taśmę zaprosili swoich przyjaciół i zrealizowali film fabularny, w którym swoją drogą zagrał m.in. John Hawkes, który... Znany taki amerykański aktor, który teraz będzie w tej czwartej części... O, jak się nazywa ten serial? O, zaraz może powiem. Nieważne. Jakiś John Hawkes gra, amerykański aktor, producent American Psycho, Chris Hanley, kilku naturszczyków. Zrobili mnóstwo materiału, około 30 godzin. Montowaliśmy ten film pół roku. Świetna przygoda, bo film jest... Pomijam temat, a sposób realizacji był stricte dokumentalny. Wiele sytuacji jest wyłącznie dokumentalnych, zastanych. I z tego udało się z tych 27 godzin niepowtarzalnego materiału fabularnego. Nie było tam dubli, poza kilkoma scenami, ujęciami właściwie, nie było dubli. Udało się stworzyć film, który jakby jest na coraz większej ilości festiwali i jest taką klasyką, staje się taką aktualną, tegoroczną klasyką kina drogi.
I zostałem poproszony o montaż trailera do tych materiałów tam 2 lata temu, gdyż nie miałem trochę czasu i przestrzeni, skończyłem serial duży, chciałem trochę odpocząć, ale jak zacząłem oglądać materiały, to tak się zakochałem w tym filmie, że w końcu z Michałem zmontowałem go po pół roku pracy. I żeby tak zamknąć całą historię współpracy przy tym filmie, zostałem poproszony jeszcze raz o zmontowanie trailera, ale już rzeczywiście po zmontowanym filmie. I mam kilka tutaj muzyk podłożonych, bo już próbowałem znaleźć klimat odpowiedni do trailera. I przejdziemy sobie przez kilka utworów, żeby zobaczyć jak znowu te same obrazki poprzez muzykę, bo tak się montuje muzykę w filmie, dobierając utwory, jak wtedy to wszystko pracuje. Na pewno ekran, czemu nie działa? A, bo ty jestem w Resolve, a nie w Premierze, tak. Właśnie, szukam asystenta do Resolve'a. Mówię serio, właśnie skończyłem projekt i mamy dość duży problem. Po pierwsze, z eksportem RF-a. Chociaż tym sprawdziliśmy, przeszliśmy przez Premiera. Ale druga rzecz ważniejsza, to jest dość duży projekt. Jest to film aktorski. Zrobiony z aktorami na Greenboxie. Greenbox, background będzie podmieniony malarsko, bo to jest film realizowany przez tą samą ekipę co Lowin Vincent, więc malowany przez człowieka, a tu dodatkowo będą klatki kluczowe namalowane przez człowieka, a po drodze będzie Sony PlayStation 5 tworzyło kolejne obrazy. I zmontowaliśmy już ten film. Mam bardzo dużo klatek kluczowych, które animują ruch kamery dodatkowo, plus jeszcze zwalniają, przyspieszają czas i trzeba będzie go przełożyć na online i do dalszej pracy kolekcji kolorów. Więc jeżeli ktoś się zna na Resolve i chciałby pomóc oczywiście za pieniądze, to zapraszam. Bo to sprawa pilna, a nie ma w Polsce specjalistów od tego programu praktycznie w ogóle. Jak coś na dole jest ekipa z Blackerzyciami. To co ja mi powiem, że nie działa mi AR? Ja pytałem się wspominam. Po układzie mogę ci kupować człowieka na absolwenta 20-letnim doświadczeniem. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Bo zachodzimy w głowę, to przerasta nasze... Chcieliśmy, że to będzie bardzo proste, a to niestety. Bardzo lubię ten program swoją drogą do montażu. Świetnie mi się na nim pracowało. No tylko na tym się dziwię. Proszę? Twierdzisz, że to jest najlepszy. Tutaj taki dostępny. Myślę, że tak. Bardzo mi się płynie. Znaczy, jest coś takiego w montażu, że jak już znasz te wszystkie skróty i już się nie zastanawiasz, a robisz to, co chcesz zrobić, to trochę jak granie na klawiaturze fortepianu. Jakby zaczynasz, ci leży ta klawiatura, to zaczynasz ciekawie grać, prawda? I ten DaVinci Resolve dla mnie tak jest. Niestety no, nie działa dalsza techniczna strona i jestem trochę rozczarowany. Dobrze, to była przerwa na reklamę. Zobaczmy. A, bo mam tylko dźwięk, słuchajcie. Wysolowana jedna ścieżka jest. Zróbmy inaczej. Tak, dokładnie. Tak ma być. To jest bez dźwięku na razie, bo próbowałem znaleźć klimat. Kina drogi, mimo trudnych wydarzeń, jakiegoś optymizmu. Świetny, nie? Drive. Roving Woman. A ty jesteś zwolennikiem tego, żeby muzyka była gdzieś w tle i robiła robotę, czy taka, żeby też kreowała jakąś sytuację, która jest równoległa
czasem dodaje, czasem zmienia. To zależy od potrzeby. To jest odpowiedni dobór języka pod potrzebę. Lubię muzykę tak zwaną dronową, czyli ta, która jest gdzieś tam na subwooferach delikatnie, gdzieś tam dreluje w głowie, jeżeli tego potrzebuję. Lubię, zdecydowanie lubię najpierw dobrze udźwiękowiony film, gdzie dźwięk do filmu jest muzyką, bo genialni dźwiękowcy, reżyserzy dźwięku potrafią stworzyć takie cuda. Ten film jest tego przykładem, dźwięk do tego filmu powstał 1,5 roku. Do bardzo skromnego filmu, który ma tam zaledwie 270 ujęć. Łączenie muzyki z atmosferą, z efektami. To jest kolejny już level, to też jest coś wspaniałego. I przy tym filmie, w filmie Drogi, gdzie też miałem jakiś zbiór muzyki i jest dużo muzyki w tym filmie, ale takiej przeważnie muzyki wewnątrz kadrowej, to też była ta zabawa, żeby nie przeszkadzać przestrzeniom. Jeżeli pustynia, to oczywiście ona może zagrać muzykę w samochodzie, będąc samotnie w samochodzie, ale po to, żeby stłumić ciszę. Prawda? No dobra, to pierwszy utwór, świetny. Zobaczmy drugi. Jest fajny, bo ma akcenty w sobie, więc wewnątrz kadrowo mogę przesuwać ujęcia lub robić cięcia. Pewnych, o, blum, przejeżdża mi auto, prawda? Tu gitarka, otwierają się drzwi. Zaczyna się jakby kolejny poziom. Tu jest zwolnienie. Więc tu... O. Zdradzę wam, że większość tych sytuacji... Znaczy, bo najpierw stworzyłem pewien montaż. Później podłożyłem sobie, bez muzyki montowałem. Później zacząłem podkładać muzykę. I to jest jeden wielki przypadek, że trafiają te akcenty. Często. No tak, jest prawdopodobne, nie? I później, później można się dopiero zastanowić, które akcenty zostawić, które... Przepraszam, bo moja narzeczona jest w 9 miesiącu ciąży i oczekujemy dziecko i właśnie muszę sprawdzić, co teraz. Co, gratulowanie? Jeszcze nie. Podobno dzisiejszej nocy ma się zacząć. Odważnie. Jest gryf. No dzięki. Zastanawiam się nad playlistą. Będzie poród domowy, więc wiecie. Baterie do kamery naładowane? A, zdjęcia tylko. Skromnie, skromnie. Montujesz to. No zrobię pierwsze cięcie. Nie, montaż już był. Final Cut. Tak, więc jestem trochę taki... Lećmy dalej. I znowu przypadek. Podkładasz muzykę, bo... O, muzyka też się składa z początku, z wnięcia, z jakichś rytmów. I też czasem trzeba się nieźle nagłowić, żeby upchać pewien fragment narracji w tym przedziale, żeby później przy zmianie muzyki mieć już coś innego, jeżeli montujemy pod muzykę, prawda? Jeżeli chcemy pod muzykę zmontować dzieło. Pójdźmy dalej. Uważam, że każdy z tych utworów jest świetny do tego trailera. Ja? Mi? Proszę? To jest typowy film drogi. Tak. Też wiem, świetnie. Ja z tym trafianiem to chyba też jest trochę tak, że jednak kompozycja, to jest utwór muzyczny czy filmowy, to matematyka w jakimś stopniu, więc wiesz, nie ma przykładu. Nie ma. Po prostu tak to czułeś, tak to zrobiło i potem... Dlatego to prawda, nie dlatego, że był chaotyczny i w ogóle nie czuł tego filmu, to pewnie tak to wyszło. Będzie, że montaż polega również na rytmizowaniu rzeczywistości, czyli wprowadzaniu tego świata, który idzie z ekranu, a później widza przez to pewien rytm. Jeżeli osiągniesz ten rytm, zrozumiesz film, zrozumiesz tą dramaturgię, to później, no często tak jest, że co byś nie podłożył, to jest.
na jakimś tam poziomach. Uważam, że to jest jedna z podstawowych koniecznych zdolności montażysty, to jest umiejętność, nie poczucie rytmu, to jest łatwe, nie? Gdzieś tam, chociaż to jest podstawowe, ale pewnego takiego jazzowania z materiałem, czyli szukania rytmów wewnątrzkadrowych, czyli to, co się dzieje w środku w kadrze, czyli to, jak aktorzy się poruszają, czy jak światło pracuje, ale i rytmu kamery, czyli jak kamera pracuje, a później rytmu długości ujęcia. Prawda? Pójdźmy sobie dalej i zaraz dojdziemy do... Przez miłość dwójki powstaje jakiś pomysł, oni zapraszają przyjaciół, wszyscy mówią tak, piszesz sobie do CV, to na pewno wyjdzie. Prawda, każdy z nas był w tej sytuacji, sytuacji serca, że ktoś chce stworzyć z serca film i zaprasza przyjaciół. A tu się udało. To jest jedna z tych sytuacji, w której się udało. Film osiąga coraz większe zakresy na festiwalach, bardzo się podoba, jest bardzo skromny, bardzo piękny. Bardzo ciekawy też filmowo. Jaki tytuł? Co znaczy? Pro Big Woman. Zdjęcia robił też debiutant. Jezu, przepraszam. O, Łukasz Dziedzic. Przepraszam. Sorry, Łukasz. To ta ekscytacja. No dobra, no to posłuchaliśmy, to teraz zobaczmy, gdzie doszliśmy. Chyba doszliśmy tutaj. Zmontowana muzyka w końcu, prawda? Jakby gdzie się pojawia? Czy to jest muzyka z zewnątrz filmowa, czy jest z wewnątrz obrazu? To jest finalny montaż teraz? Tak, tego trailer, to nie będzie oficjalny trailer. Chcieliśmy go na potrzeby festiwali, ale w końcu okazało się, że ta tajemniczość wokół tego filmu, gdzie nie pokazujemy nic, a zapraszamy na sam film, powoduje tak wielkie zaciekawienie. Zresztą w Gdyni mieliśmy pokaz specjalny w sekcji Polonika i nie wiem, że na sali nie było żadnego wolnego miejsca, była kolejka, ludzie nie mogli. Bardzo poprosili o drugą projekcję, nie dostali tej drugiej projekcji, więc to napięcie jest tak też ciekawe, rośnie. Krąży po torrentach. No to nie. Spoko, znaczy ja osobiście uważam, że filmy należy robić dla widza i to jest najważniejsze. Jeżeli obejrzy to na torrentach 100 milionów ludzi, ja zapraszam. Czemu nie? Czemu nie? Oczywiście idealny świat byłby skontrolowany, gdyby były z tego tantiemy dla twórców, żeby ci twórcy mogli stworzyć kolejny film, który mógłbyś obejrzeć na torrentach, to wtedy świat byłby idealny. Oczywiście już pozostaje kwestia jakości, wolałbym, żeby w kinie, a przynajmniej w kinie domowym, dobrym dźwiękiem, na przykład takim genialnym subwooferem Blaster X. Czemu nie? Niech oglądają. Hey, it's not funny! Stop! Don't push me! My tail is not funny! Like this. Do you remember when you told me the other day?
day when that a man cannot be fulfilled by just being with a woman, and a woman can completely be fulfilled just by being with a man. And that's great. It's true. I'm so glad you're a man so you can be fulfilled by your art. I'm just a woman. I'm driving. It's actually quite fulfilling. W końcu jakby postanowiliśmy, że to będzie ten finalny utwór. Bardzo miły, miękki, też drogi. Ale tu, przy tym tyle, że warto zauważyć, że elementem muzyki jest voiceover, który jest rozmieszczony muzycznie. Tak, się daje przestrzeń zarówno dla efektów dźwiękowych, jak i dla muzyki, dla wyrzumienia muzyki. Ja wam pokażę, jak... chyba tutaj... Zaraz kończymy. W ogóle nie ma dźwięku. O, tu jest, mogę wam pokazać, jak troszkę podmontowałem. Dźwięk. Z utworu muzycznego. Na timeline'ie. Tu jest dodany efekt, prawda? Pudełeczka. Mój inspektor, tak. Bardzo ciekawy efekt reverb. Bardzo go lubię. Tu dajesz pudełeczko wielkość pokoju. Bardzo lubię. Znaczy uważam, że w ogóle te narzędzia w tym Resolve są bardzo dobrze zrobione. Jakiś fejdik po zamknięciu drzwi. Oczywiście, i jeśli ktoś mi powie, dlaczego fejdy nie działają w Resolve? Nie działają. Czy ogólnie produkcja dźwięku w Resolve nie stoi na super, hiper poziomie, jeżeli chodzi o wygodę i intuicyjność tych narzędzi? Tak. Nie rozumiem. Ja miałem też ostatnio straszny problem z produkcją dźwiękową. No ale on powstał na poziomie kolonizacji. No tak, tak. Została nabudowana, więc dźwięk jednak nie tutaj. No tak, ale jak montujesz, bo no wiesz, to jest drugi prostomontaż, prawda? To jest, połowa filmu to jest obraz, połowa to jest dźwięk. Ja mam ścieżki, ja mam po 28 ścieżek dźwięku w filmie i ja pracuję na nich. Nie, więc ja muszę mieć te narzędzia, po pierwsze, łatwe, szybkie, intuicyjne i tak dalej, i tak dalej. A fade jest podstawowym narzędziem. Ale spójrzcie, tutaj sobie leci dalej. Brother, I know the way. Pierwszą frazę dźwiękową i dalej zostawię mruczando, żeby zostawić przestrzeń dla voiceovera. Prawda? O, na przykład nie wiem, że tu nie mam dźwięku. No trudno. Trudno, ale takie widzicie, to jest dokładnie tak się pracuje nad muzyką, czyli nie ograniczasz się, testujesz, nie upierasz się, próbujesz znaleźć coś, co nie odzwierciedla tylko tego, co widzisz w obrazie, ale też dodaje jakiś poziom nowy. To była zaleta montażu liniowego. Że szukałem ujęcia, które wiedziałem, że jest. Przewijałem na podglądzie szybko, żeby nie wybrać. To nagle widziałem coś, co by mi do oba nie strzeliło. Że tam jest. I mówiłem, o kurde. Znaczy, o Jezu, tak. To jest lepsze. Tak, dokładnie. Ja w ogóle tak pracuję troszkę liniowo, bo zacząłem od Davida jeszcze wiele lat temu, znaczy kiedyś od premiera, później Final Cut'a, najlepszego programu do montażu, siódemki. I jak mam scenę, do każdej sceny tworzę timeline, na którym mam cały materiał. I po pierwsze oglądam sobie, nie pracuję w binach. Bo wtedy się traci to, o czym mówisz. Tylko jeżeli czegoś szukam, to macham myszką, czyli JKL szybko, bo wiem, że coś może mi wpaść, o czym zapomniałem. Nawet jeżeli mam 100 markerów postawionych, opisanych, to i tak nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać, więc ja też polecam pracę nie na binach, tylko na timeline'ach ciągle. Czyli troszkę w sposób liniowy.
To... Proszę, że możesz ustawić w timeline jeden nad drugim, po prostu przenosić klocki, to jest tak. Patent. Tak, też to tak robię. Tak, tak. Tak, tak. Tu wiem, że tak można. Jeszcze tego nie testowałem. Może mamy mało czasu, może coś jeszcze wam pokażę fajnego. Może mieć pytania. Ja mam pytanie do tego filmu. Aha. Jaki był budżet tak razy o to? Wszyscy pracowali prawie za darmo. No nie, bo właśnie pytam, bo obraz wygląda bardzo, bardzo dobrze, a wspominałeś, że to w sumie tak zrobione trochę... Była dobra kamera. Był dobry operator, debiutant, ale dobry. Było słońce Kalifornii, akcja się dzieje w Kalifornii. Był bardzo słaby dźwiękowy, przez co cały film właściwie jest zadarowany na nowo. Stąd tak długo trwały prace dźwiękowe. Po pierwsze, aktorzy musieli jeszcze raz odegrać, a jak wiemy, to jest bardzo trudne, bo to nie jest film aktorski, że mamy scenariusz, koszt emocji pracowane, tylko on był spontaniczny, czyli troszkę zastany. Ten, na jakiś temat mieli rozmawiać. I żeby odzorować to w dźwięku, to trzeba naprawdę nie lada umiejętności i talentu. Tutaj dźwięk robił Marcin Lenarczyk, bardzo zdolny chłopak, no i chyba najzdolniejszy na świecie, uważam. I powstało mnóstwo materiałów. I wybór tego materiału, z tych nieczęsto brzydkich, często pięknych, rezygnacja, opakował to jeden zamknięty, skończony, idealny dla nas film. A budżet, chyba to było jakieś 300 tysięcy dolarów łącznie. Czyli taki indie film. To nie podległy bez finansowania głównego nurtu. No, pokażę. Ja mam pytanie też. Tak. Bo pan mówił chyba, że miał styczność z Final Cutem dużym, tak? Tak. To miał też styczność może jakoś za full motion więcej, czy raczej w tych efektach nie za bardzo? Co to jest? Znaczy to jest ten program z Apple, który się łączy z Final Cutem, tak jak After Effects z Premiere'em, oczywiście trochę na innym poziomie. Ale może, pamiętam, w 7 już to prowadzili, tak, dawno temu. Tak. Był osobno Color, był Apple Motion. Tylko pamiętam, że te fajne wizytówki robiliśmy w tym. Tak to wyglądało. Jak Final Cut ma taki interfejs, że jest bardzo łatwy do ogarnięcia. Double Motion się wydaje na początku tak, jak się otworzy, co tam się dzieje, ale to też wbrew pozorom jest taki też łatwy do ogarnięcia i jest bardzo przydatny właśnie, jak się pracuje razem na nim, że można te update'y robić tam, do napisów faktor, wtedy daje to swoje. Bo tak na przykład... napisy, które są budowane w Final Cutie, te wszystkie efekty, no nikt nie używa praktycznie. A właśnie w tym, jak się zrobi coś swojego, to daje ogromne możliwości. Oczywiście te wszystkie programy montażowe idą w kierunku, który pozwoli ci kompleksowo tworzyć dzieło. To jest naturalne, w momencie, że one wszystkie właściwie radą Final Cut zrezygnował z tego profesjonalnego narzędzia tylko dla filmowców, otworzył się bardziej na półprofesjonalistów, którzy mogą w domowych warunkach tworzyć swoje dzieła. I to idzie w tym kierunku, żeby mieć te pokoje. Premier to ma, Final Cut dalej to kontynuuje, słyszę, żeby kompleksowo zadbać o twoje dzieło. To jest super, bo na przykład w tym projekcie, do którego szukam asystenta, tam pracowałem na Greenboxach i nie ukrywam, że DaVinci Resolve ma świetne kluczowanie. Praca w pokoju, kolor jest bardzo szybka, dzięki temu mogę kontrolować właściwie wszystko, od ruchu obrazka, przez klucze itd. Musiałem się oczywiście tego nauczyć, ale to jest bardzo szybkie i bardzo wygodne do tego typu pracy, a jest coraz więcej pracy, czy to w reklamie, czy w filmie nad scenami efektowymi, gdzie to kluczowanie powinno być jak najłatwiejsze, prawda? Nie wiem, jak tam u premiera z kluczowaniem. Słabe. Bez zmian. Tak. Nie rozumiem. Abit nawet, w Abidzie coś kluczowałem, pamiętam, i całkiem to działało. No, ale w Resolve wchodzę do pokoju, to jest bardzo szybkie, łatwe. Kolor dodaje output, bez kolejnego tego. Biorę pipetę, także mogę tu rysować. Biorę plusik i mogę sobie tutaj pyk. Rysować od razu i mam tutaj klucz. Jeszcze to jest sobie rezultat. To co czarne, to jest wykluczowane. I to jest świetne, bo nie wiem, gdzie tu jest ten pokój, który pokazuje,
coś tu nie wygląda najlepiej. Powinienem mieć tu jeszcze kolory wykluczowane. A, tu muszę to wyjść, prawda? I to jest ten szary. Mogę wyłączać, włączać, to jest bardzo szybkie. Mogę greena sobie tutaj zgasić i jest wtedy szary, delikatnego blura. To jest sobie jakości plik. Ale bardzo, bardzo to dobrze, bardzo to szybko działa i pracuje. Jestem tym bardziej zawiedziony tym, że ten program nie pozwala dokończyć projektu na odpowiednim poziomie. Zobaczmy, co mógłbym pokazać jeszcze. A! Znalazłem w ogóle, bo przeglądałem dyski wczoraj i znalazłem swojego pierwszego i jedynego reela. O, wow! Montażowego. Wielokrotnie byłem pytany, a czy masz swój reel montażowy? Ja się pytam, a co to oznacza? Że mam cięcia pokazać, czy... Że montowałeś ładne obrazki. Że montowałem ładne obrazki, czyli, że, a, czyli te obrazki są moje. Czyli te cięcia między obrazkami. Ja znaczy, to jakby... film montażowy, rozumiesz sieczki, coś. Tak. Sam nie wiem, ale pewnego dnia wpadłem na pomysł. Wpadłem na pomysł, jak mógłby wyglądać. To jest wiele lat temu, to jest 2014 rok, więc 8 lat temu byłem gdzieś na początku tej drogi. Też stworzyłem jakieś krótkie formy, trochę teledysków, trochę reklam. Całe szczęście wtedy jakoś tak mi się potoczyło, że te filmy studenckie, które robiłem, montowałem, dostawało mnóstwo nagród i wpadłem na pomysł, jak pokazać w ogóle, że te moje działania miały sens. Wtedy to było około 100 nagród już za te filmy, które... za różne elementy filmu, czyli za reżyserię, scenariusz, ma nigdy za montaż. Zresztą mam jedną nagrodę montażową, dwie, ale to też jest okej. Okay. Uważam, że niewidzialność tego... jest na plus. Jest na plus, absolutnie. To jest w ogóle... przepiękna, romantyczna historia życiowa, w której tworzysz coś, czego nikt nie widzi, a wszyscy czują. Chyba nie da się pięknie być artystą. Piękna puenta. Prawie że. To na puentę jeszcze pokażę za wam reela. Chyba umie montować, nie? Tak. Pociął. Pędzący poziom, który się zatrzymuje. Tak. Nie da się tego oglądać, ale daje do myślenia. Prawda? Ale wydaje mi się, że dla osób decyzyjnych, które wtedy chciałyby... Dziękuję bardzo. O, le montażysta. Prawda? To może nikt mnie nie goni, więc jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Też odgrzewam coś pięknego. Jest to trailer do filmu, który niestety jeszcze nie powstał. Nie wiem, czy powstanie, nie wiem, czy Maciek pracuje nad nim. Maciej Drygas, polski dokumentalista, bardzo ceniony, znany, ze świetnym dorobkiem filmowym. Zaprosił mnie do współpracy nad tworzeniem trailera do filmu montażowego, dokumentalnego. Polega on film, który składał się z archiwów z całego świata, bez ograniczeń, w których to archiwach Maciek szukał scen życia pociągów. Czyli to, co działo się w pociągach. Prawda? Wtedy miał jakieś 500 godzin materiału, który wybrał. Obejrzał znacznie więcej. Maciek jest znany tego, z tego, że przesiaduje w archiwach. I wybrał około 500 godzin materiału, z czego zrobił selekcję. Nie pamiętam, że to też było dawno. 2016 rok, jakby selekcję, i razem stworzyliśmy trailer do filmu, którego jeszcze nie było. Montażowy trailer do filmu montażowego dokumentalnego z pociągów. To jest coś niesamowitego, unikatowego. Dawno tego nie widziałem, nie wiedziałem, że to mam nawet. Oczywiście też kwestia muzyki. To jest dobra. Imagine you're getting on a train
and setting off on a journey. Imagine, it's a journey around the world. You'll be in Europe, Asia, Africa, Australia, and both Americas. Sometimes there'll be a crowd, families and friends, and sometimes no one. Sometimes the sun will be shining. And sometimes it'll be snowing hard. Cały czas. I zadzwonił do mnie, czy mam przestrzeń na to, żeby współpracować, bo to myślę, że to jest jakieś 2 lata montażu ten projekt. Ja wtedy miałem przestrzeni, bo mam inne rzeczy. Już kończymy. Inne rzeczy, więc chciałbym w ogóle odświeże zadanie do niego zapytać. Myślę, że robi, bo temat jest naprawdę warty. W tych pociągach działo się życie. Pociągi dostarczały również życie. I śmierć i wszystkie elementy, więc to było coś... A propos montażu muzyki, dźwięk pociągu, listka, voice-overa, który przeplata się z tym, płaczu dziecka połączonego najpierw listkiem, później płaczem, operowanie voice-overem na obrazkach typu, że czasami będzie słońce, widzimy dziurkę tylko z pociągu, jak wiozą tam na obozu koncentracyjnego, jakby myślenie nietuzinkowe, ale raczej kontrapunktowe, czyli na przeciwieństwach, zarazem daje możliwość zbudowania czegoś dużo bardziej metaforycznego i głębszego, przez co może i piękniejszego. Ale chyba jest to dosyć mocna praca z reżyserem. Zawsze, ale i też ze sobą, próba zrozumienia... Nie, jeszcze nie. Oczywiście, że to jest praca z reżyserem. No, wszyscy gramy do jednej bramki. Dlatego też was zachęcam. Dziękuję.